Jesteśmy z Mileną w Lumpeksie i dopiero w sumie weszłyśmy, a ja już mam prawie pełny koszyk. Nie mój kolor, to jest drugie. O, ja przymierzę. To ten przymierzysz? Dawaj. Idziemy mierzyć. Sukienka z Shein, ale paskudny materiał w dotyku. I trochę się czuję jak w fartuszku, więc chyba to prawda. Widać? Widać. Ale chyba też odpada, bo poliester. Chociaż nawet ładne. Krój do zapamiętania można zrobić. Jak z horroru. Się nadaje. Do trumny można zawołać. No właśnie. Nie jest to brzydkie, ale tak się dziwnie kojarzy. Dobra, jakiś wysoki stan to ewentualnie. Do czegoś. Sukienka. Też mogłoby być cieńsza trochę. A taka nawet w sumie teraz tak. No, jest tylko dosyć jest mięsista. No. Sprawdzę ile kosztuje i na razie do zastanowienia. A szkoda, że z tyłu nie ma. No właśnie z tyłu nie ma nic. Nie lubię tego właśnie jak robią połowę sukienki ozdoby, a drugą nie. Ale z przodu? Z przodu tylko, nie? Z przodu fajna. A ja mierzę takie coś. I się nad tym zastanawiam. Kolejna świecąca rzecz. Babcia idzie na Sylwestra. Babcia, dla mnie kawałek tortu. No, Milena się nie czuje. Chyba jeszcze nie mój czas. Takie bezkształtne to jest. A ja mam na sobie taki oto żakiet, ale to lustro jest zakurzone, ej. I on nawet fajnie leży, ale zobaczę po ile. Mega. Fajna, nie? No. 27, aż się zastanawiam. Kurczę, brać. No proszę pani. Ja panią na Sylwestra biorę. Wyszłyśmy już z Lumpeksu i nawet nie zdążyłyśmy wszystkiego przymierzyć, bo się trochę późno nam zrobiło. I teraz wyciągnęłam Milenę i jedziemy jeszcze na jakąś szybką kawę albo coś innego, na zimno pewnie do picia. A, no i tą czerwoną sukienkę kupiłam. Kozak! Bo 27 zł kosztowała tylko, więc może kiedyś na jakąś okazję się przyda. Jeszcze mierzyłam taką inną, też taneczną, ale w niej się nie czułam tak wow i była też droższa, więc powiedziałam, że wezmę jedną z tych. I niestety nie zdążyłam zmierzyć wszystkiego, bo miałam jeszcze innych kilka fajnych rzeczy. A na siłę stwierdziłam, że nie będę brała, bo to jednak wszystko trzeba mierzyć, bo potem to leży w szafie i nie mam co z tym zrobić, więc wzięłam cztery w sumie.
sumie rzeczy. Jeszcze się przy kasie okazało, że jest jakaś promocja, że za trzy rzeczy się płaci i trzecia czwarta, była za czwarta. Czwarta za złotówkę. Aha, no to tak. No to ja miałam akurat cztery. Mamy kolejny dzień i słuchajcie, pokażę Wam, co kupiłam w Lumpeksie, bo idę to za niej zaraz do prania. No i pierwszą taką rzeczą jest top. On jest dość cienki i niestety prześwitujący, no ale wiadomo, coś pod spód się założy. Taki zwiewny, cieniutki, luźny. O, jest tu nawet marka, to jest H&M. Kosztował 16 zł, ale jeden z topów był gratis, więc zaraz Wam pokażę drugi, dość podobny. Tutaj top w podobnym klimacie. Taki z tutaj zaciąganiem, ten jest z kolei. W kwiatuszki. To jest coś, na co ostatnio mam lekką fazę, na takie wzory. Zresztą są bardzo modne pewnie dlatego. Wydaje się też bardzo taka przyjemna. Przewiewna. Jedyne co, to nie byłam przekonana do tego dołu, czy dobrze leży, ale to sprawdzimy, zobaczymy, pokombinuję, bo tutaj najwyżej wydaje mi się, że z boku będę w stanie coś sobie przeszyć, jeżeli to nie będzie dobrze leżało, bo ja jednak lubię mieć podkreśloną talię. Tutaj mam taki żakiet i go widzieliście, bo niektórych rzeczy nie udało mi się nagrać. Tak jak wspominałam, spieszyłyśmy się, bo już było mało do zamknięcia, mało czasu było już i nie zdążyłam wszystkiego zmierzyć. I to jest, słuchajcie, z Zary, więc spoko rzecz, bo nawet jeżeli stwierdzę, że dobra, jednak tego nie chcę, to zauważyłam, że na Vinted zarowe rzeczy schodzą najszybciej i najłatwiej i mają największe zainteresowanie zazwyczaj. A powiem Wam, że on gatunkowo, tak jakościowo fajny, ładnie skrojony, ładnie uszyty. Zamek tak się zapina na boku, to się fajnie układa, lepiej wygląda u mnie przynajmniej, jak jest zapięte i tu się lekko taka robi, no taki fajny dekolt tutaj umarszczony. Także z tej rzeczy jestem naprawdę zadowolona, chociaż przyznam, że ja dosyć często kupuję jakieś takie żakiety w Lumpeksach, a potem ich nie noszę. Mam nadzieję, że z tym będzie inaczej, bo on jest taki... Naprawdę ładnie leżał po prostu na mnie, więc mam nadzieję, że będę go nosić. I słuchajcie, tą sukienkę widzieliście, bo Milena wzięła mój telefon i mnie w niej nagrała. Bardzo fajna kiecka, bardzo taka wyjściowa. Co prawda, ja nie lubię odkrywać pleców. Praktycznie w ogóle tego nie robię, prawie że, nawet jak mam właśnie bluzki z takim mocniejszym wycięciem, no to latem noszę, ale powiem szczerze, że lepiej się czułam, jak miałam długie włosy i one mi zakrywały plecy, a to dlatego, że ja się dosyć mocno garbię i no nie lubię swoich pleców, nie lubię ich pokazywać po prostu. No ale ta sukienka to był taki czad, że w tej cenie to szkoda było jej nie wziąć i nie wiem jeszcze, co z nią zrobię, absolutnie nie wiem, gdzie ją założę. Najprędzej myślę, że na tańce, jakbyśmy miały jakiś pokaz, tylko nie wiem, czy ona się tak do końca nadaje, bo ja chodzę na tańce orientalne. Jedyne co, to na pewno jest do skrócenia, bo dla mnie za długa i ten rozporek bym dała wyżej nawet, jeżeli oczywiście bym ją kiedyś wykorzystała na jakiś pokaz na tańce, to rozporek wyżej by się lepiej sprawdził, żeby, wiecie, przy tańczeniu gdzieś tam noga wyszła. No taki mam na nią wstępny pomysł, ale myślę, że ona trochę w szafie u mnie powisi niewykorzystywana. Ja się aktualnie szykuję, ponieważ umówiłam się znowu z Mileną, znowu na zakupy, tylko tym razem nie Lumpeks, a galeria. Powiem Wam, że jeśli chodzi o galerię, to ja się tam wybieram chyba od 2 miesięcy albo i więcej nawet. Byłam raz przez moment, chyba w ostatnim vlogu nawet było to widać, ale nie chodziłyśmy wtedy za dużo po sklepach, też byłam właśnie z Mileną. No i teraz
wiecie, jeszcze są wyprzedaże i tak myślę, że sobie przejdę się po prostu zobaczyć, co tam słychać, co mają. Dobra, jeszcze jakiś perfum. Piszę do Mileny, wyjdę z psami. I jedziemy do miasta. To jeszcze Wam szybko pokażę moją stylówkę. Na sobie mam koszulę z krótkim rękawem w kropki, zawiązaną tutaj na słupeł. I takie spodnie. Mam jeans. Obie rzeczy są z drugiej ręki. Do tego złota biżuteria, kolczyki, koła, również z drugiej ręki. Tutaj naszyjnik jakiś tam dostałam w prezencie. Oraz pierścionek. Jest to, słuchajcie, pierścionek mojej mamy. Taki retro bardzo. Strasznie mi się podoba. Tak on wygląda, naprawdę bardzo, bardzo ładny. Jestem zachwycona nim. Ja właśnie lecę na dworzec, bo przyjeżdża dzisiaj do mnie kuzynka i idę ją odebrać z dworca, a właściwie jadę. Marta już jest u mnie, siedzimy na tarasie, ktoś mi zajął miejsce. I mamy kawę na zimno. O, kawka. Bardzo dobry. No, złap się ostrość. Kawa jest z bananem i z lodami waniliowymi. Zblendowana. I sobie teraz posiedzimy, jakieś pogaduchy tu będą. W ogóle chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że Marta ma dzisiaj prześliczną sukienkę na sobie. Zrobisz mi trochę miejsca, Rupercik? No nie wiem. Chyba nie. No się odkleja. Pokażemy, jakie mamy maseczki. Maseczki z Lidla. Za 3 złote chyba. 3 złote to było? To ja nie widziałam tej promki, ja widziałam za 5. Jesteśmy teraz w potworze. Śmiotka, nie? Też nie mogę się śmiać. Dzisiaj w dziwnych warunkach, ponieważ jesteśmy w pracowni. Tutaj mamy materac, a tu na stole mamy przysmaki. Takie o, takie dobre rzeczy. My jesteśmy po obiedzie i teraz deser na tarasie, a na deser mamy gofry z owocami, bitą śmietaną i polewą czekoladową. Jesteśmy z Martą na Wyspie Młyńskiej, właśnie to miejsce chciałam jej pokazać, bo tutaj
jak można zauważyć, został już otwarty młyn. On jest jeszcze pusty w środku, ale jest bardzo ładnie zrobiony z zewnątrz, także sobie tutaj pochodzimy, porobimy zdjęcia. Idziemy teraz na stary rynek. Może sobie gdzieś usiądziemy. Zobaczymy. Mamy ostatni dzień z Martą i właśnie jesteśmy w trasie, bo jedziemy sobie na wieś.